Projekt z trzeciej linii metra warszawskiego. Tramwaj na Zieloną Białękę, również z projektem. Tramwaje na Kasprzaka już jeżdżą i nawet samochody. Nowe przejście podziemne pod Warszawą Gdańską. Weekendowe utrudnienia w tramwajach warszawskich. Pierwszy szturm na most na Pragę. Czy nowa droga rowerowa na Andersa? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym. Prosto z pętli tramwajowej Cmentarz Wolski. W sobotę, 9 marca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć ten Ząż. I właśnie znaleźliśmy się na pętli tramwajowej Cmentarz Wolski. Przed chwilą odbyła się parada z okazji oddania do użytku tramwaju na Kasprzaka, ale dzisiaj oczywiście standardowo Mniejsza z Tym. I zaczniemy od awarii na stacjach metra. Jest ich więcej, choć jedna na Bałowie w końcu po 7 tygodniach zaczęła działać. Natomiast nie działa cały czas od 8 tygodni na Ulrychowie, na Młocinach od 3 tygodni, Politechnika 1 tydzień, Plac Wilson na 1 tydzień i na Starych Bilanach od 2 tygodni nie działa winda. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o awarię w stacjach metra, natomiast przechodzimy dalej, oczywiście zapraszamy do metra. No i tutaj, tak, trzecia linia metra, wybory postępują i oczywiście mamy projekt na trzecią linię metra. Została podpisana umowa w tygodniu, zapis konferencji mieliście chyba wczoraj, jak już pamiętam. No i co ja mogę powiedzieć? Budowa będzie, ale dopiero w 2028 roku i to przy dobrych wiatrach, bo najpierw trzeba oczywiście to wszystko zaprojektować. Projektowanie będzie trwać około 4 lata, w 2028 roku dopiero rozpoczniemy jakiekolwiek prace i rozmowy na temat przetargu na budowę. Do tego czasu mogą się jeszcze różne rzeczy zmienić i aspekty i może wtedy M3 trochę spadnie z głównego elementu i kierunku rozbudowy metra warszawskiego, natomiast co ważne, to rozpoczynamy się równocześnie z tym, przynajmniej w teorii, prace przedprojektowe dla M4. Na razie tylko i wyłącznie zapowiedzi, żadnych faktycznie informacji, umów podpisanych, przetargów jeszcze nie było, więc to trochę takie pit na wodę, że tak to powiem, jeżeli chodzi o wybory. Ale no cóż, dobrze, że trochę się w tym temacie dzieje i dobrze, żeby jakiekolwiek większe prace rozpoczęły się przy właśnie pracach przedprojektowych dla M4. Aby M3 powstało też Zawisłe, na Siekierki, bo Siekierki potrzebują tej linii metra, choć tramwaju jeszcze bardziej, a o tramwaju się jeszcze mniej mówi niż o metrze. Tymczasem tramwaj na Zieloną Białękę na razie jeszcze bez projektu, znaczy inaczej, został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie tej linii tramwajowej. Prace mają podobnie jak przy M3 rozpocząć się dopiero w 2028 roku, więc też chwilę jeszcze poczekamy. Jakby ktoś z Was nie wiedział, gdzie tramwaj na Zieloną Białękę będzie jechać, to właśnie od trasy do pętli Żeleń Wschodni będzie jechać przez Balkonową, właśnie Matki Tedesy z Kalkuty, później przez metro Konatowicza, tu widzę, że jest jakiś błąd w informacjach. No i następnie do Grodziska z nowym wiaduktem tramwajowym nad Toruńską, więc ogólnie dosyć ciekawa trasa, ale zobaczymy tak. No projekty oczywiście są obiecujące, podobno nad tą trasą tramwajową oni cały czas pracują, dużo się dzieje, ale po prostu jak zawsze przy większości inwestycjach chodzi o pieniądze, chociaż wydawanie decyzji środowiskowej, które było bardzo długie, oczywiście też tu nie jest dobrą informacją. 3 lata próbowali uzyskać tam decyzję środowiskową, no i co ważne, na lata 2028-2030 planowana jest budowa tej trasy tramwajowej. Idziemy dalej, bo na Spacerowej dzieje się, zakończyły się prace betoniarskie i z dobrych nowin to jest to, że najprawdopodobniej w środę bądź w czwartek pojawi się film z tramwaj kierunek Gagarina, również z odcinkiem na Spacerowej, mam pozwolenie na wtorek, żeby tam sobie polatać dronem, więc to na pewno powinniście zobaczyć w najbliższych dniach. Na Spacerowej faktycznie już prace betoniowe się już zakończyły i co więcej, szyny są już na prawie całym odcinku. Jeszcze nie zamontowane, ale mniej więcej już podskładane, bo widzimy, jak jechamy ostatnio autobusem w kierunku Wilanowa. Ale film z tramwaj do Wilanowa pojawi się dopiero na sam koniec miesiąca. Natomiast na Gagarina pojawi się w pierwszej części i w obydwu filmach będę chciał powiedzieć o Spacerowej, bo tam prace mocno przyspieszyły. Tymczasem na Kasprzaka już tramwaje jeżdżą, zresztą dzisiaj miała miejsce parada. O paradzie nie powiedziałem Wam mniejsza z tym wcześniej, ale mówię teraz już po paradzie. Tramwaje ze mną odjeżdżają na linii K, ta linia K przejeżdża nawet przez zajezdnię Wola z ciekawostek. No i kiedy Wy już obejrzycie tę mniejszą z tym, cała impreza się w tym miejscu zakończyła. Ale wyjątkowo z okazji właśnie tego momentu miałem okazję tutaj się pojawić i w tym miejscu nagrać mniejsza z tym. No pomijając to, że to jest 190. wydanie Mniejsza z tym, to jednak wyjątkowa chwila, kiedy kolejna, czy pierwsza w sumie, nie, druga linia tramwajowa w Warszawie została dana do użytku, kiedy nagrałem filmy. Najpierw był tramwaj na Winnicę, teraz jest tramwaj tutaj
Właśnie na Kasprzaka Obozowej nie mówię, bo to jest raczej przebudowa niż faktycznie nowa trasa. Natomiast, no co ja mogę powiedzieć? Tramwaje jeżdżą 4 linie, 10, 11, 26 i 27. Docelowo będzie tylko i wyłącznie 10 i 11. 11 nie jeździ, przypominam, w weekendy i nie jeździ poza godzinami szczytu. Więc w skrócie będzie jeden tramwaj raz na 7 minut na nowej trasie tramwajowej na Kasprzaka. Przynajmniej wedle aktualnych zapowiedzi i planów. Zobaczymy, jak to ostatecznie oczywiście wyjdzie. Natomiast, no cóż, no poczekamy, tak? Poczekamy, jak faktycznie będzie sytuacja. Na Wolski tramwaje mają ruszyć 25 marca i wtedy też mają się zakończyć prace w większości. Filmów z tramwaju na Kasprzaka jeszcze będzie kilka. Dziś powinniście zobaczyć film z tramwaju na Kasprzaka o całej inwestycji w zakresie aktualnych prac budowlanych. Jutro będzie film z parady, która miała miejsce dzisiaj, ewentualnie dzisiaj. Zobaczymy, jak to pokręcę. W sumie może też się wykręcę. Natomiast kolejnego dnia będzie film z przejazdu z pierwszego dnia z kabiny z tramwaju. Miałem okazję i możliwość nagrania prosto z kabiny. Przejazd stąd, z cmentarza Wolskiego, prosto do pętli wyścigi na linii tramwajowej 10, więc niedługo zobaczycie jeszcze taki oto i ciekawy filmik. Tymczasem z kolejnych informacji jest oczywiście to, że no nie tylko tramwaje jeżdżą tramwajem na Kasprzaka, również pierwszy samochód miał okazję tutaj się pojawić. No niestety, samochód spadł na nowe torbisko, nie wcelował w jezdni ulicy Reduty Wolskiej i skręcił na środek. Na środku oczywiście nie ma wiaduktu, spadł na dół i tak również to się wydarzyło. Ruch tramwajowy został wstrzymany o godzinie 23.30, był wstrzymany przez 20 minut w jednym kierunku, przez następne 2 godziny ponad do drugiej nie było ruchu w dwóch kierunkach. Tramwaje stały, co widać na filmiku, nie będę go puszczać. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć dokładnie, jak to wygląda, to macie oczywiście link teraz w kartce i w opisie. Co ważne, oto nie dość, że samochód wpadł, to jeszcze kierowca zbiegł. Jeszcze paliwo zaczęło było wyciekać z samochodu, więc trzeba było wszystko wygasić, wypompować, później zsunąć ten wrak. Teraz przy okazji wiecie czemu na całym odcinku pochylni i poza pochylnią jest odcinek betonowy, po to, żeby służby po prostu mogły wjechać, jakby była jakaś sytuacja i żeby też wywieźć wrak samochodu, jakby coś. Natomiast największym problemem oczywiście było to, że zerwał sieć trakcyjną i trzeba było ją ponownie rozwiesić, no i ruch tramwajowy w tym miejscu był wstrzymany na ten czas. Na szczęście to nie było jakoś późno, nie było jakoś wcześniej w ciągu dnia, tylko już późno w nocy, ale i tak trzeba przyznać, że dobrze, że nie było tam tramwaju, bo jakby wpadł w tramwaj, to dopiero byłaby katastrofa. Ale no, pierwszy dzwon mamy, tak samo jak pierwsze graffiti, które się pojawiło, ale o tym nie będę mówić, bo według mnie szkoda czasu na tego typu bazgroły. Tymczasem z ważnych aspektów to jest to, że będzie drugie przejście podziemne na Warszawie Gdańskiej. Teraz została wybrana najkorzystniejsza oferta za 98 milionów i 300 tysięcy złotych. To jest właśnie najtańsza oferta. Wybór musi się upromocnić i jak się upromocni przez trochę ponad rok, bo dokładnie prawie 2 lata. Przez 21 miesięcy będzie realizowane wybudowanie tego drugiego przejścia podziemnego. Przez ten czas nie będzie się działo dużo pracy, jeżeli chodzi o przebudowę średnicy, pomijając Warszawę Wschodnią, na której mogą się rozpocząć pierwsze prace przy pierwszej fazie. Jak przypominam Wam, Warszawa Wschodnia jest podzielona na dwie fazy. Najpierw część podmiejska, później część dalekobieżna. Nie tak jak na zachodniej, że po trzy perny sobie dzielą. Tam będzie trochę mniej tych faz, natomiast będzie teraz plan na przebudowę w podobnym czasie. Zresztą o wschodniej niedługo przygotuję, więc dowiecie się trochę więcej informacji. Ale tak, będzie też przy okazji z tego nowego przejścia podziemnego wyjście bezpośrednio na nowy peron 5, na wszystkie perony, czyli 2, 3, 4 i 5, jak i również będzie dojście do przejścia podziemnego do stacji metra Dworzec Gdański, więc to jest akurat dobra nowina. Tymczasem trochę autobusów. MZTA chce kupić używane autobusy CNG. 29 autobusów zostało właśnie rozpisane przetarg. To jest pierwsza nowina. Druga nowina to jest to, że przyjedzie 30 nowych elektryków do stolicy i to też już właśnie jest w ramach tej umowy, kolejne umowy zostało podpisane i następnie mamy to, że ZTM szuka nowego przewoźnika na 50 autobusów, a właściwie 50 brygad z wykorzystaniem właśnie autobusów 12-metrowych i też zobaczymy, co faktycznie z tego wyjdzie, więc takie tutaj informacje. Kolejne to jest tramwaj, właściwie zjazda za jezdnię Anopol, tu w poniedziałek najbliższy, czyli za 2 dni o godzinie 14 ma zostać oddana do użytku ulica Anopol, będzie już przejezdność w jedną i drugą stronę, jeszcze bez wjazdu w ulicę Inowłocką czy też przejeżdżania przez torowisko tramwajowe, gdzie aktualnie jeżdżą tramwaje, ale będzie już przejazd dla samochodów i autobusów, więc to dobra nowina. Chociaż tam autobusy raczej zbytnio nie jeżdżą. Z kolejnych newsów oczywiście jest to, że wchodzi kolejna korekta, jeżeli chodzi o rozkład jazdy. Od 10 marca, czyli od jutra, od niedzieli, możecie zobaczyć, że pociągi Kolei Mazowieckich i SKM trochę jeżdżą inaczej. Głównie chodzi o zmiany godzinowe. Większych zmian, jeżeli chodzi o inne aspekty, raczej nie zauważyłem. Oczywiście większe zmiany będą, jak tam w tym Solejówku będzie zamykać się jeden tor, ale do tego czasu jeszcze chwilę poczekamy, to dopiero w kwietniu. Tymczasem, jeżeli chodzi o utrudnienia w centrum, to w poniedziałek, 14-19, będą utrudnienia 11 marca.
zgromadzenia publiczne na rondzie Dymowskiego, czyli w całym centrum. Co ważne, linie 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 i 35 mogą mieć objazdami, jeżeli chodzi o tramwaje, jak i również linie autobusowe 102, 107, 111, 125, 131, 117, 127, 128, 131, 146, 147, 158, 166, 171, 175, 202, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 i E1 mogą być kierowane oczywiście na najbliższe objazdy. Więc takie zmiany, jeżeli chodzi o utrudnienia w sobotę, ale jest więcej utrudnień i zmian. Zmiany są teraz już teraz. W nocy z 7 na 8, czyli już to się wydarzyło. Linia 120, 134, 314, 326 i N14 na Kobiałce wracają na swoje podstawowe trasy. Tymczasem Kobiałce, tak? Dobrze przeczytałem? Tak, dobrze. Tymczasem są też zmiany trasy od niedzieli, czyli od lutego 10 marca. Są zmiany dla linii L33 i L39 w Piasecznie. Są nowe trasy dla tych obydwu linii autobusowych. Więc jak coś tutaj trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o dojazd do pociągów i jeżeli chodzi ogólne przejazdy po właśnie Piasecznie. Tymczasem to nie koniec zmian. Zmiany są również dziś i jutro, czyli dziś jeszcze w sobotę i jutro w niedzielę. Dzisiaj w sobotę jeździ linia autobusowa, jeździ linia tramwajowa 35, ale nie jedzie przez stawki. Jedzie właśnie przez Aleję Solidarności, w związku z tym, że na stawkach są realizowane różne prace. Natomiast co ważne, to w niedzielę będzie gorzej. W niedzielę 27 w ogóle nie wyjedzie na trasę, a 17, 22, 28, 33 i 35 będą jeździć inną trasą. Linia 77 i 78 będzie kursować wtedy. 77 na trasie PKP Służewiec Ratuszowa ZO, a 78 na trasie Osiedle Gruczowska Metro Młociny. Jak to będzie wyglądać i jak to będzie funkcjonować, przykład ZO już pokazuję. 78 jeździ właśnie od Gruczewskiej do Metro Młociny zamiast 28, bo 28 nie dojedzie tam. 28 będzie jechać zupełnie inaczej, dojedzie do Rona Dadosława i następnie zmieni się w 22. Tak samo w drugą stronę 22 będzie się zmieniać w 28. Z kolei będzie inna trasa dla linii 33. Większość tramwajów linii 33 dojedzie do Żenania FSO, ale co któryś kurs będzie się zmieniać w 35 na przystanku Dzika na stawkach. Linia 77 będzie jeździć właśnie Zatuszowej ZO przez Most Gdański i dalej będzie się kręcić, żeby w końcu wykręcić do PKP Służewiec. No a 33 będzie jeździć do swojego standardowego krańca, jeżeli chodzi o pętlę Kielecka, 35 na Banacha, 22 na Wetraczną, no i oczywiście 22 na Dworzec Wschodni Kijowska. Mało tego, będzie jeździć linia autobusowa zastępcza Z33 na trasie, gdzie nie będzie jeździć Z33, czyli Chomiczówka stawki. No i 518 też będzie to sobie tak funkcjonować, żeby faktycznie obsłużyć ten odcinek bez tramwajów. Dosyć dużo trudni, dosyć dużo bajerów, ale no cóż, weekendy, takie już rzeczy są, że wtedy są realizowane tego typu prace. Chodzi oczywiście o rozjazdy w tym miejscu, jakby to zaraz był ciekawy. Dobra, lecimy dalej, bo trochę tych tematów jeszcze jest. A ja tutaj siedzę cały czas na słoneczku, chociaż nie, cień już na mnie wszedł, już trochę gorzej. Ale dobra, 4 chętnych na wybudowanie drogi rowerowej na Andersa, 20 miesięcy. Jeszcze to jest tylko wyłącznie ogłoszenie przetargu, jeszcze nie podpisanie umowy, ani nie wybranie oferty. Ale jak już zostanie to wszystko wybrane, to przez 20 miesięcy będzie budowana taka i oto droga rowerowa. Gdzie ta droga rowerowa będzie powstawać? Już wam pokazuję na mapie. Proszę bardzo, będzie jeździć od Nowolipki, wzdłuż właśnie całej ulicy Andersa, do Dworca Gdańskiego, czyli właśnie w tym miejscu się połączy z trasą rowerową, która już jest. Mało tego, tutaj też jeszcze dookoła pomnika będzie nowa droga rowerowa, jak i również w tym miejscu. Więc trochę będzie tutaj prac. Dokładny zakres tutaj macie w projekcie, który możecie sobie poglądać. Jest jedna strona, druga strona i tutaj wzdłuż... internet mi się trochę skończył. Ale dobra, no tutaj wzdłuż Andersa, jak widzicie, droga rowerowa jest wkomponowana w drzewa, czyli drzewa nie będą wycinane, czyli pomiędzy drzewami będzie droga rowerowa lawirować. Będą też nowe przejazdy rowerowe w ramach przejść dla pieszych. No i tak to wszystko w tym miejscu powstanie. Jeżeli chcecie sobie dokładnie poglądać ten projekt, to też w sumie mam link w opisie i w karcie do tego, więc możecie sobie na to zerknąć. Idziemy dalej, bo w weekend też są prace na trasie Mińskiej i Bystrej. Chodzi oczywiście o ten i o to odcinek. W związku z tym, że tutaj centrum handlowe takie powstanie i wykonawca będzie właśnie robić frezowanie tejże ulicy. Jezdnia jest zwężona do jednego pasa w kierunku Marek, dwóch pasów w kierunku centrum Warszawy. Dosyć ciężko, ale tylko i wyłącznie na szczęście weekend i to nawet nie robi ZDM, tylko prywatny wykonawca, więc wiecie, przynajmniej pieniądze zostaną. Ale dobra, ZDM oczywiście robi dużo inne rzeczy, jak na przykład nowe przejście na most gdański, znaczy do mostu na Pragę. To przejście dla pieszych ma powstać w przeciągu 100 dni. Została teraz wybrana oferta.
I będziemy czekać, tak? Będziemy czekać oczywiście. Znaczy, nie została przeprowadzona, został tylko i wyłącznie rozpisany przetarg. Dużo tych przetargów rozpisanych, a mało podpisanych, co nie? Podpisane było tylko na M3, tutaj zostało rozpisane przez 100 dni, w momencie totalizowane i budowane, więc na razie jeszcze poczekamy. Tu oczywiście nam ZDM przypomina, że mnóstwo nowych przejść dla pieszych powstało w tym czasie. Większość z nich to inwestycje tramwajowe, czerwone kropki, które są aktualnie realizowane, to jest tak. Jana Kazimierza, Ordona, tramwaj na Kacprzaka i tramwaj do Wilanowa w tym miejscu powstaje, natomiast to nowe w tym miejscu będzie i tutaj jeszcze jedno powstaje w ramach właśnie tej inwestycji, która teraz jest realizowana przynajmniej w teorii. Radzymińska i Bielsta ma powstać jedno brakujące przejście dla pieszych, przynajmniej w teorii. Kolejne inwestycje to znaczy inwestycje. Ważne newsy to są nielegalne reklamy z lutego. Jak tutaj wygląda sytuacja? Niedobrze, ale coraz to lepiej. No tak, po pierwsze mamy 959 kontroli, które zostały przeprowadzone w lutym, 78 usuniętych obiektów, 201 wszczętych postępowań i 119 decyzji nakładających kary. Więc tego trochę jest. Szczegóły. A już przechodzimy sobie do szczegółów. Tak, liczba kontroli reklam to jest właśnie 926. Liczba kontroli ogólnie wszystkich to jest 1809. Nielegalne obiekty zostały usunięte w liczbie 111. Reklamy z nich to 58. Ogólnie wszczęte postępowania to jest 357, co do reklam to jest 187 i wydanych decyzji ogółem 211 i liczba wydanych decyzji na reklamy to jest 80. Z ciekawostek, co zostało usunięte, to zobaczcie, proszę bardzo, na Białołęce, niedaleko pętli tramwajowej Winnica, możemy zobaczyć, że kiedyś tutaj taki owad straszył, że tutaj niby parking jest obok, na szczęście ten owad został usunięty i zobaczcie, jak ładnie ona z okoś, no nie wiem, czy bardziej zielony ten trawnik się zrobił, ale może... Na pewno samochód obok zaparkował. To na pewno. No dobra, jeszcze trzy newsy na sam koniec. To tak, Plac Konstytucji, a właściwie Plac Powstańców Warszawy. Tu parking powstaje pod ziemią. Na Placu Konstytucji też ma, ale na razie cisza w tym temacie. Tak samo pod Placem Bankowym. Natomiast jeżeli chodzi o te prace, to faktycznie coś się dzieje. Coś się dzieje, a mianowicie powstaje. I nawet to możecie zobaczyć na moim kanale. Pod koniec miesiąca najprawdopodobniej pojawi się jeszcze kolejny film z tej inwestycji. I jak możecie zobaczyć, na poziomie minus 4 był już prezydent i patrzył, co tam się dzieje. Więc tak, faktycznie prace się dzieją. On jest też wykończony, jeżeli chodzi o tą część podziemną. Prace, znaczy wykończone. Nie jest cała konstrukcja gotowa. Nie jest jeszcze wykończony. Wykończony to nas będzie przez cały rok, bo do końca roku ma się zakończyć ta inwestycja. Przypominam, że to jest inwestycja na 420 miejsc parkingowych i powstaje właśnie pod NBP. Wyjazd będzie w stronę ulicy Świętokrzyskiej. Tymczasem na moście na Pragę pojawili się ludzie. Oczywiście to nie jest kampania wyborcza i na pewno to, że tam pojawił się prezydent Warszawy i było to nagrywane z drona, z powietrza, z ziemi, z wody i pod wody, jest zupełnie niepowiązanym aspektem, ale no cóż, 300 osób musiało przejść, żeby sprawdzić, czy faktycznie most to wytrzyma. No i chyba wytrzymał, bo cały czas stoi. Film o moście na Pragę będę nagrywać dopiero we wtorek, więc nie wiem, czy jakieś są straty materialne, jeżeli chodzi o sam most, ale no tak, most faktycznie przeżył to, ludzie też przeszli, odpowiadając na stawiać pytania, nie byłem na tym, nawet nie wiedziałem, że coś takiego miało miejsce. Ale faktycznie most był taki właśnie przelot sobie i ludzie mogli sobie przedostać się z jednej na drugą stronę. Oczywiście oficjalnie to było patrzenie, czy nic się nie stanie z mostowi, czy właśnie w tej próby to wszystko przetrwa. Również to była próba, jeżeli chodzi o obciążenie w postaci litrów wody, 460 dokładów dokładnie. No i na razie obie próby, stateczna i dynamiczna, zakończyły się pozytywnie. Most ma być oddany do użytku przed wyborami, tak w dużym skrócie. No, w skrócie, na wiosnę. Na razie ZDM mówi, że na wiosnę, jeżeli na wiosnę, to wiadomo, że są wybory, więc przed wyborami. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt, no to faktycznie tak. No, niedługo możemy się doczekać. Wiem, że już niektórzy piesi i warszawiacy i inni turyści nie mogą się doczekać, żeby most był dany do użytku. Już wchodzą na ten teren budowy, ja oczywiście nie polecam. Film nowy z mostu się niedługo pojawi i będziecie mogli dokładnie wtedy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Więc na spokojnie, film z mostu się pojawi. Ale nie z przejścia, bo nie miałem okazji jeszcze się przejść tym nowym obiektem. Natomiast nowe obiekty w ramach mazowieckich szlaków Eurovelo powinny powstać. Ale projekty na nie... No drogie, tak? Drogie. 1100 km miałoby powstać nowych dróg rowerowych. Chodzi oczywiście o połączenia województwa mazowieckiego z łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Natomiast tak, no oferty są trochę wyższe niż to, co faktycznie mamy aktualnie na to. Jeżeli chodzi o pierwszą część, ta pula była 1 440 000. Najtańsza oferta to jest 1 870 000 zł. Z drugiej opcji jest trochę gorzej, bo najtańsza, znaczy pula była na 1 100 000, a najtańsza oferta to jest na 1 650 000. Więc siłą rzeczy, no trochę nie w budżecie. Najdroższa oferta w drugiej opcji to jest nawet na prawie 4 miliony, więc wiecie, odjazd jest.
Natomiast, no tak, no sytuacja się rozkręca, zobaczymy, co tu będzie faktycznie z tymi Europelo, czy jednak się znajdą dodatkowe pieniądze, fundusze i czy to się wszystko rozkręci. Kończąc dzisiejszy odcinek, oczywiście musimy zerknąć się na quizy. Quiz pierwszy był, to ile łącznie wozu kilometrów przejechały autobusy warszawskiego transportu publicznego. To było 117 milionów. Większość z Was, bo 51% odpowiedział poprawnie, więc dobra informacja. No i tak, mamy tramwaj, kolejny, linijka, który przyjeżdża. 503. O, ładnie, ładnie. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to rzeczywiście był też sondaż. Sondaż mniejsza z tym. I czy jechałeś już tramwajem na nowej trasie na Kasprzaka? Większość z Was powiedziała, że jeszcze nie miało na to czasu, ale mam nadzieję, że to się zmieni i osoby przynajmniej, które są w Warszawie, będą miały okazję przejechać się nową trasą. Na 1000 głosów, 64% Was stwierdziło, że jeszcze nie jechało, 18% stwierdziło, że jechało, czyli około 180 osób. Następnie nie, ale zamierzam w kolejnym tygodniu, to jest 11% i nie wiem, to jest 8%. Więc tak mniej więcej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sondaże i quizy mniejsze z tym. To było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jest nas tutaj już łącznie ponad 15 362 osoby. Które przejechałem i poleciałem do góry. A dziękuję rzeczywiście Wam bardzo za to serdecznie. W najbliższych dniach będzie jeszcze trochę filmów. Tak jak powiedziałem, z tramwaju na Kasprzaka pojawi się mnóstwo filmów. Pewnie z 3. Nie, 4. 4 filmy jeszcze z tramwaju na Kasprzaka. Wszystkie już mam nagrane, więc tylko wyłącznie mogę siedzieć w domu i się nimi bawić. Będzie film w niedzielę z STP Karolin, bo cały czas się on nie pojawił. Powinien się pojawić w końcu film o tramwaju pod Warszawą Zachodnią, bo byłem tam dawno już, ale filmu jeszcze ostatecznie nie było i nie pokazałem Wam, co tam się dzieje na poziomie minus 2, chociaż już mam autoryzację na te ujęcia z podziemi. No i jeszcze inne ciekawostki pojawią się w najbliższym czasie. Jutro najprawdopodobniej wyjeżdżam do innego miasta. W związku z tym nagram jakieś filmy, czy to z Łodzi, czy to z Okiem Awiznosza, a może jeszcze skądś indziej. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No i co ja go powiedzieć? Do zobaczenia wkrótce w kolejnym wydaniu mniejsza z tym. Te wydanie było trochę szybciej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj jest co tydzień. Teraz ostatnie było w poniedziałek, kolejne jest w sobotę, a kolejne powinno być około przyszłego, kolejnego weekendu. I zobaczymy, co wtedy ciekawego pojawiło się w Warszawie z newsów. Może nawet z całej Polski coś ciekawego się wydarzy. Oby jak najmniej latających samochodów na tramwaju na Kasprzaka. Tymczasem do zobaczenia, a ja się może jeszcze przejadę linią tramwajową K, tylko się spakuję. Do zobaczenia. Cześć!